Tak hucznych urodzin w powiecie chrzanowskim nie było już dawno. Mowa o 80-leciu istnienia szpitala powiatowego w Chrzanowie, na którym bawiło się około 1000 osób. Ma 80 lat, a wygląda na 16. Być może to zasługa tego, iż zagwarantowano mu stałą opiekę medyczną. Chodzi oczywiście o szpital powiatowy w Chrzanowie. W minioną sobotę uroczyście świętowano 80-lecie tej placówki. Główne obchody odbyły się na hali widowiskowo-sportowej. Była okazja, by powspominać, jak zmieniał się chrzanowski szpital na przestrzeni lat. Więcej można się zresztą dowiedzieć z monografii szpitala wydanej z okazji jubileuszu. Wszystko zaczęło się 19 marca 1933 roku, kiedy to do użytku oddano szpital imienia Józefa Piłsudskiego. Miał on pomieścić do 230 łóżek. Podzielono go zaledwie na kilka oddziałów, potem dobudowano jeszcze kolejne budynki. W lipcu ubiegłego roku stary szpital wyburzono. Pozostały po nim tylko zdjęcia i wspomnienia, bo wielu pracowników zaczynało właśnie w tamtych budynkach. Ja zaczynałam od starego szpitala, stare laboratorium, jeszcze jedno było przy izbie przyjęć w pierwszym budynku, a drugie przy oddziale płucnym. Potem mieliśmy nowe w budynku administracyjnym, a teraz już mamy XXI wiek i zawsze byliśmy do przodu, bo aparatura nasza zawsze była do przodu. Nowy szpital powiatowy budowano ponad 20 lat. Składa się z 17 budynków, w których jest 21 oddziałów szpitalnych, mieszczących 530 łóżek. Są też poradnie specjalistyczne, POZ i pogotowie ratunkowe. Co najważniejsze, chrzanowski szpital mimo 80 lat ma wciąż dobrą kondycję. 80-latek jest w bardzo dobrej kondycji, tak jak powiedziałam, jak 16-latek, długów nie ma, dobrze jest doposażony, także myślę, że przyszłość przed nim. Ktoś mógłby się zastanawiać, dlaczego w sumie nowy szpital, a świętuje jubileusz 80-lecia. Potocka tłumaczy to bardzo prosto. Nie chodzi tu o mury, ale o historię tej placówki i ludzi. Bo mury mogą się zmieniać, ale swoją funkcję chrzanowski szpital spełnia od 1933 roku. Przez te wszystkie lata kierowało nim 7 dyrektorów. Podczas jubileuszu była okazja, by ich przypomnieć i im podziękować. Dziękowano także pełniącej obecnie obowiązki dyrektora Ewie Potockiej, która zarządza szpitalem od kilkunastu lat i właśnie przechodzi na emeryturę. Nieprawdę bym powiedziała, gdybym powiedziała, że się cieszę, że odchodzę, ale kiedyś trzeba odejść i wydaje mi się, że jest bardzo ważna też, kiedy się odchodzi, w jaki sposób się odchodzi, a ja ze szpitalem się nie żegnam. Wracam do zawodu, mam uprawnienia do badań profilaktycznych. Pani dyrektor i wielu długoletnich pracowników Szpitala Powiatowego w Chrzanowie prezydent RP uhonorował odznaczeniami zasłużonych pracowników szpitala, które to odznaczenia podczas jubileuszu przekazywał wojewoda Małopolski. Wręczono także odznaki honorowe ministra zdrowia. Jak na taką okazję przystało, nie zabrakło też ciepłych słów pod adresem dyrekcji i pracowników chrzanowskiego szpitala. Faktycznie szpital i obsługa medyczna w tym szpitalu może uchodzić za wzór, ale pewnie szpital w Chrzanowie nie byłby w tym miejscu, gdyby nie pani dyrektor Ewa Potocka. Na uroczystości jubileuszu oprócz władz województwa obecni byli parlamentarzyści, którzy mimo iż z różnych ugrupowań mówili jednym głosem, a ściślej wraz z samorządowcami i innymi zaproszonymi gośćmi oddali głos staroście chrzanowskiemu. To jest historia pomocy ludziom. To jest ta historia i za tą historię serdecznie na ręce pani dyrektor chcielibyśmy złożyć wszyscy podziękowania. Jubileusz był okazją, by poznać pracowników szpitala także od innej strony, tej niezwiązanej z pracą, a raczej zabawą. Nawet wojewoda Małopolski zdradzał tu pewne sekrety. Państwo nie wiedzą, że od czasu do czasu pani dyrektor mnie odwiedza w urzędzie. To jest ulubiony dzień dla wszystkich pracowników w urzędzie, ponieważ pani dyrektor nie tylko państwu wygraża palcem, spotkania nie trwają zbyt długo, ale podobno zgaszony jestem do końca dnia. Po części oficjalnej rozpoczęła się kilkugodzinna biesiada, czyli wspólne śpiewanie, skecze, żarty, a nawet tańce. Pracownicy szpitala udowodnili, że zgrany zespół stanowił nie tylko w pracy, ale także podczas takich imprez. Bo jak mówili, dobrze się pracuje w chrzanowskim szpitalu. Bardzo dobrze.
dobrze się pracuje. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Miło. Atmosfera jest super. Ja jestem na stażu półrocznym na oddziale położniczym i położniczo-ginekologicznym. Fajnie byłoby pracować w Szanowskim Szpitalu. Fajnie byłoby pracować. Jest bardzo sympatyczna kadra na oddziale, także dziewczyny są strasznie sympatyczne i dobrze się z nimi pracuje. Może idealnie nie zarabiamy, ale atmosfera i to jest naprawdę fajne. I pracujemy przez te lata, bo kochamy to miejsce i tych ludzi, z którymi jesteśmy. A czego życzą sobie pracownicy szpitala z okazji takiego jubileuszu? Więcej pracy przy chorych, mniej papierów, bo niestety toniemy w papierach. No i co? I takiej kondycji dobrej, jak jest w tej chwili, bo jest dobra kondycja szpitala. No i personel, żeby zarabiał troszkę więcej. Długich lat pracy i w zdrowiu, no i wszystkiego dobrego. Na pewno, żeby nie było gorzej niż dotychczas, no a poza tym czas pokaże. Czekają nas ogólne zmiany dyrekcji, więc zobaczymy, co nas będzie czekało w następnym 80-leciu. Oby te życzenia się spełniły, a szpital nadal mógł cieszyć się dobrą kondycją. Tego mogą sobie życzyć także pacjenci tego szpitala.